Pewnego słonecznego poranka mały króliczek o imieniu Filipek postanowił, że nadszedł czas na wielką przygodę. Mieszkał w ciepłym, bezpiecznym domku na skraju wielkiego lasu, ale marzył o odkrywaniu nieznanych miejsc. Zwinął więc swoją malutką chusteczkę na kijek, na której zebrał kilka marchewek na drogę i skrycie wyszedł, gdy jego rodzice jeszcze spali. Z daleka od domu, gdzie przygody rozbrzmiewają echem przez doliny i wzgórza, mały króliczek Filipek rozpoczął swoją niezwykłą podróż. Jego ciekawość i pragnienie odkrywania nowych miejsc wiodły go przez różnorodne krajobrazy, gdzie każdy dzień był jak nowy rozdział w księdze pełnej tajemnic. Pierwszym przystankiem Filipka był tętniący życiem łąkowy targ. Spotkał tam życzliwe myszy sprzedające ziarno, uśmiechnięte żuki oferujące błyszczące kamyki i nawet grzecznego bobra, który budował drewniane kryjówki. Chociaż był zachwycony tym wszystkim, w głębi serca czuł, że to nie to miejsce, w którym chciałby zostać na zawsze. Po opuszczeniu żywiołowego łąkowego targu Filipek znalazł się na skraju starożytnego, zapomnianego ogrodu. W tym magicznym miejscu rośliny mówiły do niego szeptem, a kwiaty tańczyły w rytm wiatru. Spotkał tam opiekuńczą jelonkę, która nauczyła go, jak rozmawiać z naturą i czerpać radość z prostych przyjemności. Chociaż Filipek był oczarowany tą krainą, w jego sercu tliło się pragnienie dalszych odkryć. Kierując się na południe, króliczek trafił do miasta zabawek, gdzie wszystko, co nieożywione, budziło się do życia po zmroku. Mieszkańcy, drewniane lalki, pluszowe misie i cymbałkowe żołnierzyki przyjęli Filipka z otwartymi ramionami, oferując mu schronienie i przyjaźń. Wśród nich Filipek nauczył się wartości współpracy i znalazł radość w dzieleniu się swoimi doświadczeniami. Jednakże, gdy pierwsze promienie słońca rozświetliły niebo, nasz mały podróżnik znowu poczuł wewnętrzny pęd do wyruszenia w dalszą drogę. Jego następna przygoda miała miejsce wśród chmur, na pokładzie latającej łodzi, którą prowadziła ekipa odważnych piratów nieba. Razem przemierzali nieznane przestworza, odkrywając ukryte wyspy i poszukując zaginionych skarbów. Filipek, korzystając z tej okazji, nauczył się odwagi i siły woli, które pozwalały mu stawić czoła wyzwaniom. Mimo to, każda gwiazda na nocnym niebie przypominała mu o domu, budząc tęsknotę za rodzinnym ciepłem. Przemierzając mroźne pustkowia, gdzie śnieg szeleścił pod skocznymi łapkami, a zorza polarna malowała niebo niesamowitymi barwami, Filipek odkrył królestwo wiecznej zimy. Tam, wśród lodowych pałaców i zamarzniętych rzek, nauczył się cenić ciepło i troskę, jaką ofiarują sobie przyjaciele w trudnych chwilach. Pomimo oszałamiającej piękności tego miejsca, króliczek zdał sobie sprawę, że żadne zewnętrzne piękno nie może zastąpić wewnętrznego ciepła, które czuł, myśląc o domu. Następnie Filipek odważył się wejść do głębokiego, ciemnego lasu, gdzie drzewa były tak wysokie, że prawie nie przepuszczały światła. Spotkał tam tajemniczego starego jeża, który opowiedział mu o dalekich krainach, gdzie niebo jest tak blisko, że można dotknąć gwiazd. Mimo fascynacji, Filipek poczuł się tam trochę zagubiony i samotny. Później, przemierzając zielone wzgórza, natknął się na grupę wędrownych cyrkowców. Byli pełni radości i zaprosili Filipka do uczestnictwa w ich przedstawieniach. Uczył się żonglerki, skakania przez płonące obręcze i nawet jeździł na małym rowerze. Wszystko to sprawiało mu ogromną frajdę, ale z każdym dniem tęsknota za domem stawała się coraz większa. Pewnej nocy, leżąc na miękkim, zielonym mchu i patrząc na gwiazdy, Filipek zrozumiał ważną lekcję. Choć przygoda była ekscytująca i pokazała mu wiele cudownych miejsc, to jednak żadne z nich nie mogło zastąpić ciepła i miłości, które czuł w domu. Zdał sobie sprawę, że w domu, wśród rodziny, czuł się najbezpieczniej i najszczęśliwiej. Następnego dnia, zdecydowany i pełen nadziei, Filipek wyruszył w długą drogę powrotną. Gdy podróż dobiegała końca, Filipek, pełen nowych doświadczeń i mądrości, zrozumiał, że każde miejsce, które odwiedził, choć niezwykłe i pełne przygód, nauczyło go czegoś cennego. Ale prawdziwa mądrość tkwiła w odkryciu, że dom z jego bezpieczeństwem
miłością i rodziną jest najcenniejszym skarbem. Wracając do domu, z sercem przepełnionym radością i głową pełną wspomnień, Filipek zdał sobie sprawę, że prawdziwe przygody nie kończą się na odkrywaniu nowych miejsc. Największa przygoda to podróż w głąb serca, gdzie mieszka miłość, zrozumienie i więź z tymi, których kochamy. Filipek zrozumiał, że choć świat oferuje nieskończone możliwości do odkrycia, to prawdziwy dom i miłość rodziny są największym schronieniem, do którego zawsze można powrócić. Kiedy wreszcie dotarł do domu, jego rodzice przyjęli go z otwartymi ramionami, nie zadając pytań. W ich objęciach Filipek poczuł, że wszystkie troski i strach, które mogły się w nim pojawić podczas jego nieobecności, rozpłynęły się jak mgła pod porannym słońcem. Wspólnie świętowali jego powrót, słuchając z zapartym tchem opowieści o przygodach, które przeżył. W kolejnych dniach Filipek dzielił się z przyjaciółmi i rodzeństwem zgromadzonymi skarbami. Nie tyle tymi materialnymi, co przede wszystkim skarbami wiedzy, odwagi i doświadczeń. Jego przygody stały się legendami opowiadanymi w ich wspólnocie, inspirując młodsze pokolenia do marzeń, ale również przypominając o wartości domu i rodziny. Z czasem Filipek dorósł, stając się mądrym i szanowanym członkiem społeczności. Choć jego własne przygody stały się częścią przeszłości, nigdy nie zapomniał o lekcjach, których doświadczył. Uczył młode króliczki, że odwaga to nie tylko podróżowanie do nieznanych miejsc, ale także odwaga, by wrócić do domu i docenić to, co w nim najcenniejsze – miłość i bezpieczeństwo. Tak oto historia małego króliczka, który poszedł za głosem przygody, stała się przypomnieniem dla wszystkich, że choć odkrywanie świata jest ważne i rozwijające, to w domu, wśród najbliższych, kryje się prawdziwe szczęście. A morał tej historii, przekazywany z pokolenia na pokolenie, brzmiał: bez względu na to, jak daleko zabierze cię życie, pamiętaj, że serce i dom są tam, gdzie czekają na ciebie z miłością.